Witam serdecznie, dobry wieczór. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Króciutkie, półgodzinne, maksymalnie, tak abyście Państwo mogli doświadczyć pewnej przestrzeni duchowej, która jest bardzo istotna w tym dzisiejszym trudnym czasie, acz wielu mówi, że nie jest to wcale trudny czas, jest wyjątkowo odradzający. Ja też tak twierdzę. Ale patrząc tutaj z punktu widzenia ewolucji duszy, to miejmy świadomość jednej ważnej wartości. Wartości ewolucji duszy, która jest na swoim najwyższym szczeblu próby. Tak jak w szczeblu rozwoju ludzi, każdej duszy indywidualnej, która transformuje konkretny potencjał przez całe swoje życie, tak widząc, patrząc przez historię Ziemi i dziejów kulturalno-religijnych, rozwijania się wszelkich prawd, które rozwijały na przestrzeni wieków, nawracały do dobra, prawdy i ścieżki prawdy, to i tak jak widzimy przez cały czas przeszły, mimo że przemawia do ludzi Bóg, to i tak znajdują się jakby poza obszarem Jego opieki. Zapominają o tym, że pośrednikiem w kontaktach między Bogiem a ludźmi jest urzeczywistniona ofiara. Co oznacza urzeczywistniona ofiara? Państwo znacie mnie dobrze z przekazów, z cyklu Tylko Świadomość, z obszarów wielu programów telewizyjnych, jak również z obszaru dydaktycznego nauczania moich studentów przez wiele, wiele lat, praktycznego zawodu, jakim jest naturoterapeuta, jak i jest uzdrowiciel. Dzisiaj bardzo szczególnie wyraziście widać potrzeby, zapotrzebowanie na ten proces odradzania w duchu. Jest to bardzo istotne w swojej sferze i wymiarze doświadczeń, jakim jest doświadczenie uzdrawiania kogo i czego. Mój ulubiony temat to jest ulubiony w formie przyjaciel Boga. Tak zresztą jak brzmi moje duchowe imię Mitra, to jest określany przyjaciel Boga. No, patrząc z punktu widzenia, czy zasługujemy na to, by żyć w przyjaźni, czy nie, tak naprawdę nie zasługujemy nigdy na żadnego przyjaciela, ani też on nie zasługuje na nas. Co to jest przyjaźń? Jeżeli patrzymy z ludzkiego punktu widzenia. Z ludzkiego punktu widzenia to są to określone zachcianki, określone potrzeby, określone egotyczne zachowania wobec swoich przyjaciół, jak również transformowanie określonej swojej intencji, czyli patrzenie poprzez pryzmat egotyzmu. No, być może ze mną się zgadzacie, być może, że nie. Na pewno nieraz byliście zawiedzeni przez jakiegoś przyjaciela, przyjaciółkę w swoich potrzebach. I czy wtedy patrzysz do serca, patrzysz do wnętrza swego jako na akt przyjaźni umiłowanej z Bogiem? Bo ta rzeczywistość przyjaźni jest nam zagwarantowana. Czyli patrzysz to przez cel naszej egzystencji. Czyli doświadczasz wartości, które są w żaden sposób niezastąpione, niezastępowalne przez żadnego przyjaciela, ani też nie możesz jako przyjaciel drugiemu tego dać, co daje nam w doczesnym życiu Stwórca. Jak kreuje naszą rzeczywistość duchową. Czy z Nim rozmawiamy? Czy do Niego tak naprawdę codziennie się przytulamy? Czy do Niego się zwracasz słowami na etapie rozwoju swojej duszy, tymi, które mówią o uwielbieniu, o umiłowaniu, z tej ludzkiej
platformy ludzkiej egzystencji na poziom duchowy. Nie trzeba być wielkim mistykiem, nie trzeba być wielkim wyznawcą, ani też w żaden sposób mocno zaangażowanym, aby rozumieć potrzeby głęboko tkwiącej w nas miłości, miłości, za którą idzie również przyjaźń, która jest często postrzegana jako zjednoczenie, jako kontakt z Bogiem, z tym, który jest dosłownie naszym ukochanym, jest oblubieńcem, z którym zostajemy od duchowych, wielowarstwowych doświadczeń, wielupokoleniowych, zaślubieni, poślubieni w boskiej jedności. Ten etap wyjątkowo się odróżnia i wyróżnia się z pozostałych, tych, których osiągamy ludzkim wysiłkiem. Ludzkim wysiłkiem możesz narzucić sobie wszelkiego rodzaju normy etyczne, religijne, wartości, które mogą cię powstrzymać przed wszelkimi pożądaniami, pragnieniami, dążeniami. Ale czy rzeczywiście osiągniesz ten stan, o którym często lubiany przeze mnie cytowany apostoł Paweł mówi: gdybym nie znał grzechu, gdybym nie znał prawa, to nie podlegałbym grzechowi. Znajdziecie na pewno ten werset, ten tekst, gdzie zwraca uwagę bardzo charakterystycznie, że ja jestem największym grzesznikiem. A co to oznacza być grzesznikiem? Nie to czynię, co chcę, lecz to, czego nie chcę, to czynię. To są jego następne słowa, które mówią o tym, że podlegając wszelkim zasadom, gruntując te zasady w sobie, zasady systemowe, zasady wszelkiej formy ograniczeń, bez wolności w duchu, bez skupienia na urzeczywistnieniu doświadczenia wielokrotności boskiej jedności, tej boskiej jedności poprzez czasy, zaczyna dusza rozumieć, że jest uwarunkowana. Kiedy nie ma tej świadomości, jest wolna, bo wolny jest wszechmogący i w odróżnieniu od wszelkich wysiłków ludzkich, które i tak doświadczamy w formie żmudnej pracy, żmudnej dyscypliny nad sobą, jak również ogromny wysiłek, który, kiedy podejmiesz decyzję i kiedy również Wszechmogący podejmie decyzję, sam podejmie decyzję i wybierze Ciebie spośród wielu, to nie podaje kryteriów selekcji, lecz daje Ci jasny, klarowny komunikat, że od tej pory podlegasz Jego autorytetowi, że od tej pory masz obowiązek w tym doczesnym świecie doświadczać duchowych radości. Porzucić pęta krępujące ludzkość można wtedy, kiedy doświadczysz wielu warstw duchowego przetransformowania, przemutowania, te przejścia transmutacji swojej powłoki cielesnej. W historii ludzkości niewiele osób, niewiele ludzi doszło do stanu, w którym tego nawet nie da się opisać słowami, czyli stanu całkowitego przemienienia. Ale wszyscy o tym pragną, wszyscy tego pragną, wszyscy wierzą, że jest to prawdziwy cel naszej egzystencji. I jest to część tej obietnicy danej nam przez Twórcę przed przyjściem na świat. Ufność w tę przyjaźń, ufność w ten prawdziwy, istniejący w nas mechanizm, który daje dostęp do duchowych wartości,
gdzie możesz realizować na ziemi te boskie plany. To jest akt, w którym dostępujesz bliskości, stając się całkowicie wolnym. Im więcej dolegliwości fizycznych, im więcej cierpienia, im więcej doświadczenia w relacji z doczesnym światem, tym ten poziom duchowego wzrastania jest coraz bardziej podlegający ciężkim próbom. Ale też te ciężkie próby nie są czymś, co niszczy niejako twoją duszę, twoją świadomość, lecz ją buduje. Często możesz mieć poczucie, że więcej dociera informacji, więcej jest głębi we wszystkich relacjach, doznawaniu. I w tym momencie rozpoczyna się recytacja wyznawania wiary. Wyznawania wiary w takim głębokim dojściu przez wydarzenia na tym świecie i przez odejście tak naprawdę od tego świata materialnego. Ponieważ wszystkie wydarzenia błogosławione są tym, iż życie doczesne zostało nam narzucone. Zatem wszelkie zawieruchy wojenne, wszelkiego rodzaju ucisk globalny jest znakiem tego, że dusze ewoluują w bardzo ciężkim czasie próby. Dusza nie ewoluuje tak dynamicznie w czasach spokoju i równowagi wewnętrznej, bo wtedy ciało podejmuje, umysł podejmuje potężną relację współpracy, współdziałania z życiem, z egzystencją i egzystencjonalnie pogłębia coraz bardziej tę przepaść, tę czeluść przyjaźni z Bogiem. Paradoks, można powiedzieć. Paradoks, który dręczy ludzkość od zarania dziejów. Każda cywilizacja, która dochodziła do aktu najwyższej swojej potencjalnej, materialnej egzystencji, nagle okazuje się, że z niewiadomych dalej powodów ten mechanizm rządzący światem nagle runie w gruzy. I trzeba zwrócić uwagę na to, że żyjemy w czasach, które nazywane są ostatecznymi. Daleki jestem od tego, żeby mówić o katastroficznym akcie doświadczeń, które nas czekają, bo nic nas nie czeka. Żyjemy tu i teraz i żyjemy w tej właśnie transformacji, która jest czasem nawrócenia na ścieżki dobra i prawdy. To jest czas ostateczny i to jest czas zdeklarowania się na bezpośrednią przyjaźń z Bogiem. To jest czas, w którym stadium zjednoczenia, nazywane mocą przewodnika, jest czasem, w którym decydujemy o swoim przyszłym losie. Dlatego trzeba mieć ten poziom bliskości. Ten poziom bliskości to jest też czas uwolnienia się od dolegliwości fizycznych, bo jedynym takim faktem, aspektem bytu pozostaje tak naprawdę sposób odejścia od ludzkich mechanizmów i spraw. Mówię tutaj o duchu, bo byłoby to hipokryzją, porzucenie, próba zrozumowania, że porzucenie świata materialnego jest łatwe i nieskomplikowane i pozwala funkcjonować w obszarze tylko wyłącznie duchowym. Aby dojść do takiego stanu, to trzeba mieć
przede wszystkim wielkie poparcie i wielką moc współpracy duchowo-ascetyczno sięgającej w pełni świadomości do tego, żeby odejść od kanonów życia materialnego, to dostaje się wręcz udostępnione niebo. To co oznacza w praktyce? W praktyce jest to najwięksi prorocy tego świata pokazywali nam te ścieżki. Natomiast czy wszyscy mogą iść tymi drogami? Raczej nie są wszyscy tymi drogami zainteresowani, ponieważ one są zbyt dla nich, z ich doświadczeń i obserwacji, zbyt trudne. Zdezorientowani są na wielu drogach życia, gdzie spotyka ich klęska materialnego i zdezorientowani są na ścieżkach duchowych. Ta chęć, ta często nawet chęć pożądanie ponad miarę, wydaje się, że podążanie i przejście duchową ścieżką często traci istota, orientację. I ta brak tej orientacji to jest brak rozmowy ze sobą, brak rozmowy z Bogiem. Możesz zbudzić się któregoś ranka z postanowieniem skoncentrowania się w najbardziej czystym, najbardziej pobożnych, wzniosłych myślach, ale tak naprawdę to wystarczy jeden telefon i z wiadomością o wygaśnięciu jakiegoś ważnego konta bankowego, o jakichś problemach. I nagle burzy się umysł i zaczynamy rozumieć, że to wszystko, co było naszym założeniem na dzień życia w duchu, nagle się okazuje, że tracimy wszelki spokój ducha. Ale ważne jest, żeby mieć przede wszystkim poczucie, że dusza jednak pnie się w górę drabiny tej ewolucji, ewolucji posłuszeństwa i łasce Bogu. Pokonuje tak naprawdę ogromną drogę, ogromny, beznadziejny często akt, jakim jest egotyzm. I od tego beznadziejnego egotyzmu tak naprawdę drąży tunele w skałach, idąc do boskiej jedności. Dlatego zawsze jest ta głęboka, szlachetna prawda nauki, gdzie kiedy poświęcisz wszystkie swoje akty działania, wszelką swoją aktywność zawodową, materialną w każdej mierze. Tak naprawdę wszystko jest materializmem, od posiłku począwszy po miłość. Gdzie wszystko, co wiąże się z emocjami, wiąże się z określonymi myślami, myślokształtami, prowadzi do jednego celu, do posłuszeństwa materii. Ale żeby być w łasce z Bogiem i w posłuszeństwie wobec Jego łaski, to musisz przejść odrodzenie. Odrodzenie, które prowadzi przez bardzo prosty kanał jedności, a kanałem jedności ze Stwórcą jest tchnienie, jest oddech. I znajdziesz w księgach objawionych tak naprawdę tysiące, setki tysięcy porównań do tego aspektu, jak odnaleźć się i jak znaleźć to zrozumienie w Bożym postanowieniu. I jak odnaleźć i powrócić do tych postanowień, które składamy sobie każdego dnia, każdego roku, w określonych porach roku, w określonych intencjach, tak jak i Państwo zresztą zgłaszacie się do mnie na każdy miesiąc, koniec każdego miesiąca, tak jak i w tym miesiącu poprzednim i od wielu, wielu lat. Składając intencje do ceremonii ognia, ponieważ jak ci Państwo, którzy nie wiedzą, a teraz mnie słuchają, prowadzę misję ceremonii ognia od bardzo wielu lat. Jest to bardzo ważny i szczególny projekt. Projekt, który prowadzę bez mała trzech dekad, który swoją wartością, jego wartością nadrzędną jest uwalnianie od wszelkich skutków karmicznych i wszelkich doznań, które
beznadziei egotyzmu nabywamy przez całe życie. Jesteśmy jak stygmatyzowani określonymi myślami, określonymi zachowaniami, które wiążą się w przyszłości z naszym głęboko nabywanym doświadczeniem. I co należy wtedy robić? Należy przede wszystkim cały czas korygować i odnawiać swoje intencje. Jedną z takich intencji jest właśnie złożenie deklaracji do ceremonii ognia jako aktu uwolnienia się od wszelkich niewygodnych bądź też niesolidnych fundamentów różnego rodzaju myśli, pragnień i pożądań. To jest bardzo istotne, żeby umieć odnaleźć się w tej przestrzeni. Od tak wielu lat, proponując Państwu określone spotkania, zachęcam i zapraszam do kontaktowania się ze mną czy drogą telefoniczną, czy drogą mailową, czy telefon, numer telefonu znajdziecie i stronę internetową na mojej stronie facebookowej. Do mnie kontakt. Macie również Państwo od pewnego czasu możliwość uczestniczyć w bardzo istotnym dla rozwoju duchowego jednostki i każdej osoby i wspólnoty projekcie sięgający w moc mistrza uzdrowienia, czyli konkretna transformacja, codzienne lekcje mocy uzdrawiania w duchu. Bo czym to jest uzdrawianie duchowe? To jest aspekt duchowy, który sięga bardzo głęboko w pokłady naszej duchowej drabiny, duchowej ewolucji. Inteligencja duchowa polega na tym, że jesteś w stanie w pełni doświadczyć przemian, które w tobie postępują, ale trzeba patrzeć na to, że tak jak stopniowo adept każdej drogi duchowej odrzuca życiowe ambicje i odrzuca i poświęca się tylko celom natury duchowej, to tak jest to cel, w którym nie porzucasz w żaden sposób żadnych swoich materialnych dóbr, żeby to dobrze zrozumieć, bo nie jest to przedmiotem zainteresowania ani Pana Boga, ani na nikogo. Ale zaczynasz kontrolować swoją egotyczną twarz, swoją egotyczną stronę w taki sposób, który pozwala ci każdą pracę wykonywać w doskonały sposób, a zaczynasz od pracy duchowej, czyli od transformacji, od medytacji. Bo jest to praca ze swoją świadomością i ze swoim boskim ja. Ten spokój ducha, który tracimy na co dzień w różnych okolicznościach, sytuacjach z powodu cierpienia, choroby, utraty pracy czy jakichkolwiek innych, utraty zysków, możesz odzyskać przez duchową transformację, poprzez duchową przemianę. I ja Ci proponuję taką duchową przemianę każdego dnia, który będąc uczestnikiem transformacji modlitwy w swoje wewnętrzne doznania i swoje życie, pozwoli Ci to przeznaczyć ten czas, który jest czasem do tak naprawdę dosłownie do zmarnowania. Bo tak się dzieje wtedy, kiedy przyjmujemy pokarm, a przyjmujemy pokarm niewłaściwy, bo miej świadomość tego, że tym pokarmem jest wszystko, co słyszysz, wszystko, co cię otacza, co widzisz, percepcja doświadczenia buduje w tobie nie świątynię ducha, tylko buduje przede wszystkim ogromne gruzowisko. Wszystkie przekonania, wszelkie beznadziejne informacje, które docierają do naszych uszu, do naszych oczu, są tak silnie i mocno destrukcyjne, oparte, zbudowane na poziomie strachu, na poziomie gniewu, nienawiści, zawiści, że podejrzewam, że starożytni nie marzyli o takim świecie. Ani nasi nawet pradziadowie nie marzyli o takim świecie, marzyli o wolnym, doskonałym, uduchowionym procesie życia, w podążaniu tak naprawdę za drogą duchową, orientując się, że
w życiu spotyka tak naprawdę materialnym każdego klęska. I spożywanie pokarmów medialnych, spożywanie nadmiaru informacji wypełnia trzewia jak trucizna. A zatem i działania w obszarze transformacji mocy, jaką jest, nie mówię tutaj o pokarmach w sensu stricte wypełnionych GMO i nawozami, tylko mówię tutaj o pokarmie, jakim jest docierające do naszych pięciu zmysłów wszelkiego rodzaju destrukcyjne informacje. W tej chwili jest tak mało, że tak naprawdę ta głęboka forma trucizny dosłownie prowadzi do takiej stymulacji, wręcz dosłownie bycia w grobie. Nie bez powodu również o takich samych hipokryzjach, o takich samych doznaniach mówią prorocy, mówią o tak zwanym grobie za życia. W czasie owych trudnych czasów, gdzie wszelkie żądze cielesne, mówię również właśnie o pokarmie i o wszelkich pragnieniach, ciągłym niebezpieczeństwie, które czyha na każdego, gdzie tak naprawdę potrzebujemy cały czas opieki, opieki nauczyciela, przewodnika duchowego, mistrza duchowego. Większość ludzi doszła do punktu, który stwarza samych siebie, stwarza potencjał, którym umysł tak zawładnął już pokorą i tak głęboko zawładnął wszelkimi normami, że jak pisma mówią, człowiek stwarza samego siebie. Dochodzi do takiej wartości, której nawet najlepsi, najbardziej skupieni na twórcy zapominają o tym, że wartość ludzka w obliczu zła i moce ludzkie nie mają żadnej siły do pokonania. Jak jedno z pięknych pism mówi, ten, kto samego siebie stwarza i jest nauczycielem sam dla siebie, ma szatana za przewodnika. Bardzo charakterystyczne, mocne słowa. Bo kiedy Bóg staje się naszym ukochanym, a ty jego oblubieńcem, to zostajecie w pełnej boskiej jedności poprzez czas. Ego, wzrastające coraz większe pożądanie, a trzeba zwrócić uwagę na to, że ludzkość w tej chwili funkcjonuje tak naprawdę w obszarze bardzo niskich wibracji, bardzo niskich potencjałów. Sięgając tutaj po naukę czakr, sięga tak naprawdę do trzeciej czakry. Czyli do poziomu bardzo niskiego egotyzmu, do poziomu bardzo silnej formacji sięgania po najniższe wibracje zwierzęce, nie obrażając zwierząt, po to, żeby zdobyć pożywienie, po to, żeby zdobyć jak najniższe, zdobyć władzę, ugruntować ją pod wszelkimi pozorami wszelkich, często nawet ruchów duchowych, aby osiągnąć pełne stadium egotyzmu, aż do aktu, w którym zaczyna dominować nad wszelkimi orientacjami duchowymi. Jedyną nadzieją jest to, że ten stan spotka klęska. Dlatego wypatrując najbardziej trudnych czasów, najbardziej skomplikowanych, najbardziej obarczonych, często nawet cierpieniem, to nie tracisz spokoju ducha, a zaczynasz tak naprawdę korygować swoje intencje i odnawiać.
Każdego dnia możesz je odnowić i w każdego dnia możesz osiągnąć pozytywny cel, jakim jest odrzucenie wszelkich życiowych ambicji. Wszelkich życiowych ambicji, w których nie ma jako przewodnika Boga. Bo jest takich ambicji, każdego dnia rodzi się ogromna ilość, ogromny potencjał, który prowadzi tak naprawdę do całkowitego zubożenia duchowego. To zubożenie jest powszechne, widoczne bardzo na całym świecie i budzi niepokój. Budzi wobec, tak naprawdę wobec wszelkich naszych duchowych doświadczeń, budzi niepokój, który prowadzi do tych optymalnych okoliczności. Kiedy podsycane są ciągle na świecie lęk, strach, obawy, to tak naprawdę prowadzi to do ogromnej eskalacji duchowego potencjału negatywnej energii. Do takiego momentu, w którym musi zaistnieć konfrontacja tej energii, bo energia materialna jest bardzo silnie zagęszczona. Energia marzeń, nawet negatywnych, posiada ogromny potencjał. Posiada ogromną rolę w działaniu. Między człowiekiem szukającym prawdziwego celu w życiu a istotą, która mówi o celu duchowym oczywiście, polega na tym i między przewodnikiem duchowym jest taka różnica jak między poszukiwaczem a poszukiwanym. Uczeń, a mistyk i mistrz, nowicjusz to jest taka okoliczność, w której kiedy uczeń przechodzi, prosząc, szukając, to znaczy, że oczekuje pomocy. Ale kiedy ta pomoc długo nie przychodzi, to przestaje pragnąć poznawać. Przestaje mieć zaspokojone pragnienie. Często zaczyna poszukiwać, przedostając się przez meandry życia, przez klęski ciągłe, jak na górskiej drodze, próbując dotrzeć do duchowych warstw, często się potykając i często kalecząc na tej trudnej drodze, zdobywając szczyt, w którym chce osiągnąć ostateczne połączenie z Bogiem i osiągnąć swoje przeznaczenie. Często może być porywany przez wszelkiego rodzaju, porównując tutaj, odnosząc się do gór, przez lawiny i przez wszelkiego rodzaju nurty i ruchy. Ponieważ ma czyste, zdrowe intencje, ma czyste, zdrowe ciało, ma wewnętrzną siłę duszy i umysłu, to jest istotą, która jest najbardziej narażona na wszelkie przeszkody. Ale nie ma tutaj w tej chwili żadnych przesłań po temu, żeby nie iść taką drogą z dobrym przewodnikiem, z dobrym procesem naszych wspierających duchowych nauczycieli. Aby nie wybierać się samotnie i nie poddawać się własnym myślom, temu służą określone uwalniające z takich cierni i drobnych kamyczków, na których można się przewrócić na tej górskiej drodze, którymi można nazwać wszelkiego rodzaju żądzę,
ta nadmierna ambicja, ta nadmierne pożądania. Pożądać możesz wszystkiego. To nie jest kwestia pożądać kogoś, czyjegoś ciała, czy czyjegoś majątku. To jest pożądanie w poziomie myślowym, czyli takie, które w samotności, duchowej są rozliczne niebezpieczeństwa. Dlatego też potrzebujemy cały czas opieki żyjącego nauczyciela, żyjącego mistrza, który czyta życiorys każdego adepta, który wspiera każdego adepta w taki sposób, aby nie obawiał się tego, co go czeka, na tej górskiej drodze i co go może czekać w tym grobie ludzkości czy w następnym życiu. Ciągle świadomi wagi swoich czynów, ciągle świadomi rozwoju swojej duszy i konieczności upraszczania rytuałów i doświadczeń, które prowadzą w spokoju do ukazywania tej głębokiej wdzięczności, za jaką idzie miłość do Stwórcy, ciągłe pogłębianie tej relacji, tej przyjaźni. Zrozumienie przychodzi przez głębokie doświadczenie, nie przez studiowanie wieloletnie wszelkich ksiąg tego świata, które mają wartość poznawania wszelkich najpobożniejszych obszarów historii rodzaju ludzkiego, ale przede wszystkim przez ogromne uczucie. Uczucie, którym obdarzysz Stwórcę, obdarzysz siebie. Nie masz prawa, ani nie masz w żaden sposób do tego autorytetu, żeby być sędzią samego siebie, żeby oskarżać siebie za wszelkie uczynione poprzednio grzechy, jakbyśmy to nazwali, czy jakiekolwiek pragnienia, czy jakiekolwiek okazywanie sobie niezadowolenia, wracania do czasu przeszłego. Nie masz po co tam wracać. Odradzanie nie polega na powrotach, odradzanie nie polega na sesjach powrotów pamięciowego do najgłębszych pokładów swojego życia, bo odradzanie osiągasz dzięki boskim miłosierdziom. I tam już nie ma żadnych barier, tam nie ma żadnych ograniczeń. Stajesz się kimś, kto jest już zainteresowany swoimi sprawami swojego ciała, swojej duszy czy umysłu, ale wie, że sposobem leczenia wszelkiego rodzaju dolegliwości, jakich doświadczamy, jest połączenie z Bogiem. I to jest droga dla wybrańców, ale to Ty wybierasz. To Ty wybierasz. A kiedy Bóg zechce, wybierze i Ciebie. I zacznie z Tobą rozmawiać, zacznie z Tobą spacerować, zacznie w Tobie istnieć. I masz wtedy świadomość, że już nie podlegasz prawu. Nie podlegasz prawu, mówię tu w kontekście prawu opartemu, nie mylić z prawem ludzkim, prawo opartemu na egotyzmie, ponieważ to ono jest przyczyną sprawczą wszelkich naszych nieszczęść. To pragnienia są przyczyną, to jest prawo, to one są przyczyną wszelkich cierpień i nieszczęść. To jest to prawo, egotyzmu, to jest to prawo niskich wibracji, to jest to prawo, dzięki któremu ludzkość coraz bardziej pogłębia się i pogłębiała się przez całe tysiąclecia w dorzucaniu, pomimo znajomości uświęconych rozdziałów ksiąg, dorzucaniu coraz większej ilości przeszkód na drodze duchowej każdej istoty. Miej świadomość tego, że mogę Cię zaprosić do drogi, która jest drogą
wybraną przez wielu adeptów, przez wielu studentów, gdzie osoby w stadium bojskich tajemnic przeszły z powodzeniem wiele ciężkich prób i nie szukają już w życiu żadnych egoistycznych wartości, ani też nie podążają wszelkimi doznaniami, które wiążą się z całą mocą cierpienia, a istnieją tak naprawdę jedynie dzięki łasce niezwykle wyjątkowego i osobistego kontaktu z Bogiem. I mimo to wciąż są ludźmi również, którzy doskonale spełniają się jako małżonkowie, rodzice, jako pracownicy doskonali, obserwując ich psychiczne poczynania i fizyczne akty radzenia sobie z wszelkimi bocznymi ścieżkami, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, które mogłyby powodować cofnięcie etapu duchowego lub powstrzymywanie rozwoju duchowego. To najczęściej takim największą pułapką jest tak naprawdę fałszywa interpretacja boskich zjawisk. Brak zdolności rozumowego, racjonalnego postrzegania, czyli brak inteligencji duchowej. Zupełna obojętność wobec ziemskiego życia to też jest problem. Wiele doświadczeń, które mogłyby zubożyć duchowy aspekt, jesteś w stanie bez wiary w nich uczestniczyć, ale kiedy masz brak wiary w sobie, który może zresztą występować w każdym stadium tych wszystkich uwarunkowań, to ta odrodzenie, ta przemiana jest czymś, co pozwala zamanifestować moc twojej głębokiej wiary. I tutaj nie mówię o aspektach ani religijnych, ani filozoficznych. Posiadasz boski atrybut, posiadasz boską moc w sobie, która pozwala każdej istocie zrozumieć i wyemanować i wpłynąć na swój los, gdzie dostępujesz aktu niebiańskich interwencji i te niebiańskie interwencje odbywają się cały czas. Ale możesz dołożyć do tego swoją własną cegiełkę do tych interwencji, a twoją cegiełką jest samodyscyplina. I jednym z takich aspektów sięgających głęboko w stan samodyscypliny jest poniedziałkowy post. Jutro zachęcam cię, zapraszam do postu, nie do głodówki, tylko do postu. Tak, aby zrozumieć słowa, które wypowiadał sam Bóg. Nie dałem ludziom zdolności pojmowania wszelkich środków i mechanizmów, które pomogły mi stworzyć świat. Nawet gdybym odpowiedział, nie zrozumielibyście, lecz przyjdzie czas, kiedy spadną wszelkie zasłony i zrozumiecie i zachwycicie się moim geniuszem. Trzeba mieć świadomość tego, że wykonując określone obowiązki wobec swojego ciała, które jest znakomite, stworzone i doskonałe, bez wątpienia przybywasz w najwyższym
przebywasz w najwyższym stadium, najwyższej platformie duchowej. Więc zawsze masz i każdy ma dzięki swojemu zaangażowaniu dostąpić tego wielkiego zaszczytu przyjaźni z Bogiem. Jeżeli chcesz tylko przystąpić do grupy, do wspólnoty działań duchowych, w wolności, w zrozumieniu, w racjonalności rozumowania, w doświadczeniu głębokich wewnętrznych przemian, to Cię zachęcam, zapraszam na grupę Skype. Dzisiaj już kończę, właśnie rozpoczynam cykl. Dobrego wieczoru, przemyśleń i do spotkania. Do zobaczenia, dobranoc.